Czasami zastanawiam się, czy jako chrześcijanie, czyli wyznawcy Jezusa Chrystusa, jesteśmy odważni. Odważni w składaniu świadectwa wiary. Ponad ćwierć wieku temu skończyła się epoka ustroju, w którym mówienie o religii, o Bogu, o Chrystusie było niedozwolone, zakazane. Wtedy wygodnie, czy wręcz trzeba było mówić bardziej o tym, że jest to moja osobista sprawa. Ludzie nawet tracili czasem pracę z tego tytułu, byli prześladowani za wyznawane przez siebie poglądy religijne. Zastanawiam się, dlaczego dzisiaj, po prawie ćwierć wieku, jest tak, że podchodząc chociażby do kogoś na przystanku kolejowym, na stacji kolejowej, pytając o jego poglądy, od razu jesteśmy klasyfikowani jako jakaś sekta religijna, albo słyszymy, to jest moja osobista sprawa, nie będziemy na ten temat rozmawiali. Drodzy, tekst, który ma być rozważany w naszych kościołach w najbliższą niedzielę, jest bardzo trudnym tekstem i też mówi o bardzo trudnej sytuacji, gdzie Jezus zapowiada, że będą bardzo mocne prześladowania, które będą graniczyły, czy będą wiązały się z tym, że wyznawcy Chrystusa będą tracić życie. Posłuchajmy teraz tego tekstu. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. Bardzo trudna sprawa, bardzo trudny tekst. Prześladowanie wyznawców Chrystusa, zapowiedź tego prześladowania i w zasadzie coś, co może być najgorszego, czyli prześladowanie związane z utratą życia. Czy w ogóle jesteśmy w stanie zrozumieć, co to są prześladowania religijne? Czy w ogóle dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na naszą wiarę, na nasze wyznawanie, na nasz kraj, możemy w ogóle mówić, że w jakiś sposób te prześladowania nas dotykają w zestawieniu z tymi, którzy na Bliskim Wschodzie tracą życie, dlatego że mówią o tym, że są chrześcijanami, czyli wyznawcami Chrystusa. Pan Jezus mówił do swoich uczniów o tym, że będą znienawidzeni, że będzie bardzo trudno, że właśnie wtedy, kiedy będą wierni, kiedy będą trzymać się Bożych prawd, będą wyśmiewani, będą lekceważeni, a często nawet będzie wiązało się to wyznawanie Chrystusa z utratą życia. Czy my, dzisiejsi chrześcijanie, współcześni chrześcijanie, jesteśmy gotowi do tego, by w momencie próby, w momencie chociażby takiej próby wspomnianej tutaj, gdzie Jezus mówi o tym, że nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą, czy jesteśmy gotowi, choć wiem, że jest to bardzo trudne pytanie, czy jesteśmy gotowi wtedy właśnie wyznać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem? Jakiś czas temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który powiedział, że modli się o to, żeby nie musiał nigdy doświadczyć takiej sytuacji, kiedy będzie właśnie skonfrontowany z tym pytaniem w jakiejś trudnej życiowej sytuacji, kiedy na przykład będzie trzeba zadecydować, czy opowiadam się za Chrystusem, czy tracę życie. To jest bardzo trudny tekst, drodzy.
Ale jest w tym tekście nadzieja. Nadzieja, która mówi o tym, że będzie z nami Duch Boży, że będzie z nami Duch Święty, że Bóg nie pozostawi nas samych. I nawet, drodzy, wtedy, kiedy przyjdzie taki moment, ja wierzę głęboko w to, że Duch Święty powie nam wtedy, co mamy zrobić, jak się zachować. Życzę, drodzy, każdemu z nas, sobie też, pewności i wiary w to, że tak właśnie będzie. Ufajmy Chrystusowi, bądźmy wierni, a na pewno się nie zawiedziemy. Zapraszam w najbliższą niedzielę do kościołów. Zostańcie z Bogiem.